Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dishonored. O, tutaj coś tu jest. Otwórz. A nie, to jest tylko mięsne, że mogę ten worek tu zostawić, ale nie. Znaczy, wróć, tak, zostawimy, ale to kiedy indziej. Dobra, zanim skorzystamy z tej windy, robię zapis. Jakby co, nagrywam to od razu po zrobieniu po poprzednim odcinku, bo po prostu... Chcę być w tym z lorem, więc let's go. Zobaczmy. Aha. Dobra, no, sądziłem, że pojadę trochę wyżej, no ale może być. Dobra, nie iść bez tego. To już się przekonałem raz, że chodzenie bez tego to jest naprawdę głupi pomysł. Ty już przebywa w swoim gabinecie na drugim piętrze. Póki co, oczywiście. Of course, the regent needs the smartest and most capable in the city unencumbered by plague provisions. Quite. I keep the document with me at all times. Makes you among the smartest, would you say? Just an example. Take the rat plague. Yes. What a calamity. Half the city is bleeding out its eyes. Half the people I know have been ruined. Oh. Serio? O to chodzi w tym przepisie? O kartę Tarota? Okej, okay, teraz bym się musiał cofnąć, chyba do tej kapliczki. Ale kapliczka się znajduje w trochę innej części całej tej lokacji. I misji zarazem, więc wolałbym sobie poczekać z tym. Anybody who's got the plague, they sell all their goods just to buy some crap, but pure. Should be gathered for whiskey and cigars tonight, never doubt. But the middle class. Of course. I'm using the law. Sending men in to evict middle class families before the plague even appears. Money. Someone there? What? Ty, chociaż w sumie? Czemu tam ci się też ogarnęli? I know you're here. Come out. Fuck. Dobra, to zjebałem akurat. Dobra, no tylko ten mój zapis, więc trudno. Znowu będzie gościu blędził. No ale dobra. Przynajmniej wiem, że mogę się jakoś tak do nich zbliżyć. Dobra, czy ja mam? Dobra, mam zakrzywienie. To weźmy sobie zakrzywienie. A bo w sumie nie. Weźmiemy sobie to. Tylko dobra, bo to ich na chwilę ogłuszy, ale pytanie, czy to jest bomba, w sensie, czy to działa jak bomba dymna, czyli rzucam i od razu to wybucha? Czy to jest jednak tak jak granat i po prostu, jeśli chcę rzucić w nich, to muszę dobrze wyczuć moment. Okay. Teraz to lepiej zadziałało. Tutaj hajs. Zabieramy kartę. Dobra, na razie spokój. Jedzenia. Cyk. Dobra, żeby zaś tego nie powtarzać, to kolejny zapis. No i zobaczmy teraz właśnie to. Half the city is bleeding out its eyes. Nie, okej, dobra. Skoro nie ma timingu, to znaczy, że to zadziała momentalnie, kiedy tego użyję. Ask me how. How, sir? The key is to create a bubble. Take the areas that surrounded the hives of infection and blockade them.
Empty them. Dobra, mogę też nabić hałasu flaszką. Notka od prawnika. S sugeruje ci przeprowadzenie pewnych badań dotyczących odpadów odpalania. Nie sądzę, by twój klient wybrał tę sprawę. Nie wiem, tak zrobiłby Tim, bla bla bla. Podpisano J. Okej. Okay. Coś jeszcze? Nic istotnego. Dobra, tu nie wejdę, dopóki nie zdobędę klucza, ale klucz powinien mieć on właśnie. We're losing men every day, but the middle class. Dobra, zrobię sobie kolejny zapis. Napiszę tego, żeby nie latać tyle. Dobra, najpierw zobaczę, co się stanie, jak po prostu to zniszczę bełtę. Okej, tych się trochę zainteresowało, ale ogólnie dalej nie idą. Everything seems to be. When I find you, it's going to be bad. Aha, nic! Totalnie nic z tym nie zrobili, że to po prostu pizło. Bo jak sami faceci to mam wrażenie są, a odgłosy jakby kobiety jeszcze gadały. I know you're here. Where are you? Tam jeszcze ktoś jest. Przydałby się go w sumie. I know you're somewhere around here. Fajne są te obrazy, naprawdę. Szapobada tego, kto je malował. A dobra, ta się odsuwa. Ej, no bez jaj! Dobra, jeszcze to raz. Ale dobra, przynajmniej już wiem, że będzie totalnie w dupie fakt, że po prostu walnę tutaj, że rozpieprzę szybę. Dobra, ale tu jest ta, to ją by się też przydało zdjąć. Dobra. Teraz tak, najpierw zdjąć ją. Chodź. Postawmy ją tutaj. Kolejnych dwóch typiarzy. Chodź. Wróć, kolejnych trzech. Ale na tym piętrze już byłem, dobra. To jest to piętro właśnie z, chyba z tym posągiem, ten kawałek dalej. Co? Jak to się nie roztrzaskało? Probably rats and everything. Zakrzywiamy. Japa. Japa. Coś jeszcze? Nie. No i pięknie. Okej, okay, ktoś jeszcze jednak tu jest. Się, tak. Whoever you are, and then I'll demonstrate your failings. No, coś ci chyba stary nie pykło właśnie. Dobra, na razie możemy ich tutaj zostawiać, aż nikt tutaj nie będzie z tego robił problemów. Mamy tran. No właśnie, i tutaj jest ten magazyn z... O, a jednak nie, dobra. Czyli to jednak nie jest to piętro. To jest jego gabinet. Nie zostaw tę filiżankę. Benedict, I need to know what you expect regarding the Danforth Holding Company. They're only a month late and they've been good for it in the past. Normally, I wouldn't hesitate to invent a plague infection complaint against them and have all their assets seized. But they have a link to the Boyles. They're on the do not touch list. It's hitting a little too close to home. I'm afraid you may have to settle your dispute with them by some other means. Hmm.
Dobra, tutaj remedium. Poproszę. Okej, znaleźli ją niestety. Liczyłem, że zdążę się, kurde, że nie tyle jej pozbyć, co ją stąd zabrać, zanim przyjdą, ale... to się za potęgę, kurde. Dobra. Nice. How did I lose that? Stop playing! Come out at once! Dobra, unieszkodliwimy go. I know you're here somewhere, scum. I jego kumpla też. Okej. Dobra. Oh, someone's not feeling. I'll find you. I go znajdziesz. Dobra, chodź tu ze mną. No i super. Wiadomo, to, że ich zostawiłem na tak otwartej przestrzeni, nie było zbyt inteligentne, no ale tak naprawdę, gdyby nie to, że znaleźli tą babkę tam kawałek wcześniej, no to nic by się nie stało. A oni tak naprawdę mogą tu siedzieć, no bo tylko i wyłącznie Timsz tutaj wszędzie łazi. No a dzięki temu, że... O, wierzący spod Galwaniego, czyli lepszy pancerz. Dzięki temu, że właśnie jego unieszkodliwię, no to teraz już nikt raczej nie znajdzie tych kolejnych ciał. O, lista wywłaszczeń. Czy jest ktoś, kogo tutaj znamy? Jak patrzę, to nie. Radcze jest zalane, nie mogę tego wycenić. Wartość aktywów i posiadłości znikoma. Aktywa płynę 1200, wartość posiadłości. Tutaj patrzcie. Bedler na Time Street. Szacowane płynne aktywa 4600, a posiadłość na ponad 50 tysięcy. Masakra. Ale w sumie to są pewnie też jakieś arystokratyczne sprawy, więc nie zdziwiłbym się. Nie zdziwiłbym się w ogóle, gdyby się nagle wróć. Nie zdziwiłbym się, gdyby to było coś arystokratycznego. No bo jednak trochę warte to jest. A rzeczy tak drogie nie są drogie bez przyczyny. Dobra, tutaj... O właśnie, tutaj piętro wyżej była ta gadanina z posągiem. No dobra, tu jest spokój. My sobie zabierzemy runę. I to jest runa przedostatnia, ale skoro mi nie wykrywa żadnej runy, to znaczy, że kolejna runa będzie za właśnie ten przepis babuni łach. Ale to już oczywiście ogarniemy sobie dopiero na powrót, no bo nie jestem w stanie, znaczy dobra, w teorii to jestem w stanie, zanim ogarnę Timsza, zrobić tego questa, ale jednak wolę zrobić to na końcówkę, no bo i tak nie wydam tych run na nic konkretnego, bo będę miał wtedy ledwie chyba 3 runy. Chyba, że już mam 3 runy. Zobaczmy. Tak, już mam, dobra. Teraz pytanie, czy ja chcę zbierać kolejne 3 na ulepszenie zakrzywienia, czy może już chcę ulepszyć zwinność, aby ogólnie szybciej się poruszać? Szczerze, pójdźmy w tą zwinność, czemu nie? Jeśli to, co mam w tym DLC-ku przechodzi do kolejnego DLC-ka, no to no, myślę, że na spokojnie na te zakrzywienie czasu, takie na zatrzymanie czasu, na spokojnie jeszcze nazbieramy. Ale póki co, przejdźmy się tutaj, bo mamy parę rzeczy do zabrania. Aj. Dobra, nie widzę typa, czyli jest kawałek dalej. Tutaj. That's strange. Moment. Timsz doesn't name himself the beneficiary in the will. He's giving the inheritance to Delilah. O. Ciekawe. Notka dla Gerwina od Timsza. Rozumiem twoją troskę o należytą ochronę, ale wolę polegać na bezpieczeństwie zapewnianym przez klucz wiszący na moim własnym pasku niż na zamku szyfrowym. Szyfr można odgadnąć, złamać lub wydostać przekupstwem, ale dzięki zwykłemu zamkowi i kluczowi zawartość moich archiwów pozostaje bezpieczna. A wetrychy to wymysł. Nigdy nie widziałem, by coś takiego naprawdę istniało. A ty? Jezu, ja żałuję, że Thief powstał po
w sensie Thief, którego ja grałem na PS3, powstał dopiero po tym, po Dishonored, bo właśnie w Thiefie, no jak sama nazwa gry wskazuje, jesteśmy złodziejem, ale nie jesteśmy byle jakim złodziejem, tylko jesteśmy arcymistrzem złodziejstwa, czyli no takim złodziejem maksymalnym, jak tylko się da być, nie? On się zdaje się nazywał Garrett, tylko to nie jest jedyna część, to nie jest, że on się pojawia pierwszy raz, tam, o nie, on parę, w paru częściach się pojawia, ale... Znaczy w paru częściach, w sensie wiem, że Garrett pojawia się ogólnie w kilku częściach, jeśli chodzi o całość gry, nie? Ale... Wysoko na latarni... Dobra, to jakiś wiersz chyba, albo poemat. Dobra. Znaczy, zamotam i kurde zgubię wątek. W Thiefie właśnie każdy zamek otwiera się wytrychami. Każdy, który oczywiście da się otworzyć wytrychami. Przez co Garrett zawsze nosi przy sobie wytrychy, ale on ma je tak zajebiście schowane. W sensie, wiecie, on ma taki strój, że jak macie rękawy, nie? To on w tych rękawach ma schowane te wytrychy i zawsze jak musi, to wiecie, nie szuka po sobie, tylko od razu. Dwa paluszki do jednego rękawa, dwa do drugiego, wyciąga i już kurde przygotowane, nie? Żeby otwierać wytrychami zamki. Także turbo bueno. Dobra. Włóż worek do wentylatora. No i proszę bardzo. Załatwione. Nie przeszkadzaj, gdy Timsz jest aresztowany. Wóz generała. I wróć na nabrzeże, aby spotkać się z nią. Okej. No ja oczywiście nie mam jak przeszkodzić tym aresztowaniu, no bo gościu będzie miał bardzo łatwą robotę. Jezu, nie! Nie, no nie gadajcie, że mi lekko coś wystawało i mi zaliczyło to jako śmierć. Dobra, ale powinno to być się dokładnie. Po tym. Ale ja chcę zobaczyć to aresztowanie. W sensie, czy oni go obudzą, czy co? No, spokój. What is that horrible stench? I can barely breathe. Oh, General Turnbull. Yes, I was expecting you. Please come. It smells like a weeper den. I thought we were secure. And we are. The neighborhood is swept 3 times a week. Barrister Timsh! Please, call me Arnold. We're friends. Here, this will clear things up for you. The Regent's Oh, yeah, way, I don't think I ever got your first name. What is this? Is this a joke? I am not sure what you find funny about it. Barrister Timsh, this is a letter from the Lord Regent dated a month ago, stating that your building is to be seized by the state immediately due to massive infection outbreak, and that your personal assets are forfeit if you do not comply immediately. A month ago? Are you showing me this to try to convince me that you're above the law? What? Let me see that. This is impossible! Barrister, I am afraid I am going to have to take you into custody. And if I or any of my men contract the plague because of this visit, I'll see that your head rolls. No, no, no! This isn't the right document! This... Get him out of here before he starts bleeding from the eyes. And secure this court! It's under quarantine. Stupid yes, sir. Plague. Gościu nie wymdleje, ale dalej stoi na własnych, no. Okej, dobra, nieważne. No zabierz go, nie? What if I get sick? I'll just wait for him to wake up. Okej. No dobra. Mi tam pasuje. Zyk. Dobra, by niby był autosave, ale na wszelki wypadek zrobię swojego. Bo szkoda byłoby stracić taki progres. O, jakiś kluczek w ogóle był. Do, też do piwnicy, okej.
Widzę, zdobycie tego klucza było banalne i to... No come on! Dobra, to zróbmy to inaczej. Zanim tu wejdę, to zakrzywmy czas. Najpierw weźmy to. No, regeneruj. Na górę. Dobra, nic, żeby mieć coś interesującego przy sobie, więc... O, dobra, ten ma coś jeszcze. To jest ten generał chyba. Jego jeszcze... Wypada! Troszeczkę obrobić. Dobra, i gdzie by tu... Tędy się mogę zwinąć. No i ładnie! Cicho, ciemno, tak jak lubię. Dobra. Okej. O ty nie, wait, czekaj. Czekaj. Moment. Wait a minute. Nie, o kurde, i patrz, jakbym się teraz sam załatwił. Nie, czek, moment. Przecież to... Kuźwa, nie wierzę. Dobra, trudno, jeszcze raz będą się o to opędzlować. Czy może na manie przeoszczędzę szybką akcją. Ładnie. Jest tutaj generał. Cicić. Zabierz. Ładnie. No i pięknie. Ale dobra, właśnie, bo a propos, bo bym się teraz załatwił. Przecież nie. W tej dzielnicy, w tych nabrzeżach nie ma kapliczki, jest tylko... Ja nie wiem, czy budowla to jest dobre określenie. Jest tylko rzecz, która przypomina tę kapliczkę. Ale nie jest to sama kapliczka. Kapliczka jest tutaj właśnie, w tym mieszkaniu numer 10. To ściana unieszkodliwiona. Dobra, nie wiem, czy to teraz w dobrą stronę. Nie, to nie jest to. To było gdzieś tam. Dobra, to idziemy, bo kurde, jakby teraz miał to zmaścić, no to nie ma takiej opcji. To było chyba tutaj? Nie, to jest to mieszkanie tego gościa. To jest mieszkanie tego gościa. Ale... O, właśnie. W tą stronę się szło do tego. I to... To było tam. Cyk. O, właśnie. To jest w tym miejscu. No, dobra, spokojnie. Okej, i tu? Nie. Też nie. No, wejdź. O, właśnie. O, i proszę bardzo. O, i... Dobra, co, serio, mam krew? Przepnij wnętrze i pokrop kartę swoją krwią. Okej. Okay. Zakładam, że jeśli chodzi o umiejętności Dauda, no to pewnie szybko sobie to... Nawet nadużycia nie wzięło, czyli po prostu od razu to sobie pewnie... Od razu sobie to pewnie zregenerował, jak Wolverine, nie? Dobra, jeszcze raz, co tam było? Spal splamioną kartę, krwią kartę w palenisku człowieka, który marzy o byciu władcą wszystkich, czyli pewnie w palenisku tego gościa. Dobra, czyli musimy się jeszcze wrócić do tego mieszkanka. Na szczęście jest ono bardzo bliziutko, bo... Tu? Nie. Dobra, ale wypadałoby się jednak zająć tym w taki sposób, żeby ten nie znalazł swoich kumpli. Okej, zgarniamy go. Jak już tu leżysz, to dołącz do kolegów.
I patrzcie, i znowu bym zapomniał. Jak w szóstej misji zapomnę, to tutaj też bym zapomniał o tym cholernym obrazie. Gdzieś tu widziałem obraz do wzięcia. Japa. Chyba tej zmarnowanej strzałki, no ale dobra. Trudno się mówi. Mówię, na razie zależy mi tylko na tym, żeby był niski chaos, a nie na tym, żeby nie był w ogóle wykryty. Gdyby mi na tym zależało, to bym jeszcze inaczej to rozegrał. Wiecie, jak najdłużej unikać wykrycia, ale jak już mnie zauważą, to bynajmniej ich nie zabijać, nie? To jest też kolejna wada. Dlaczego w trakcie walki nie ma opcji, aby kogoś po prostu ogłuszyć? Znowu? W sensie, wiecie, ta strzałka to jest jedyna opcja, żeby kogoś się pozbyć w taki sposób, nie? W sensie, nie zabijając go. A, ktoś kogoś znalazł? Pytanie, kto kogo? No i dobra, zobaczmy, gdzie jest ten obraz. Gdzieś tu? Moneta. Gdzieś tu powinien być. Widziałem taką całą całą taką plamę, kurde. No, kwadratową, prostokątną. Na jedno wynika w sumie. Na jedno wychodzi w sumie. No, zamknij. Może coś mi się już wydawało i tego obrazu tutaj w ogóle nie ma. Ale nie, no jestem prawie pewny, że widziałem taką zieloną plamę. W kształcie kwadratu / prostokąta. Wiadomo, kwadrat, prostokąt, jedno to samo. Prostokąt i kwadrat to nie jest jedno to samo, ale kwadrat i prostokąt już tak. Dobra, nie no, czyli ja... Dobra, albo mi się wydawało, albo było to w jakimś innym miejscu. Nieważne. Dobra, ale w takim razie pytanie, gdzie mam iść, żeby ogarnąć tę kartę? Jeśli to nie było to miejsce, no to jakie? Na jaką wysokość ja w ogóle wskoczyłem właśnie? Look out! We got someone skulking. Get him. Nie, też szukasz w ogóle tego, nie? Ej, co są tego te karty Tarota? Wiem, szukasz tego paleniska, w którym mogę to zjarać. Dobra, wątpię, że ten mroczny wzrok mi to pokaże. Czyli muszę szukać po prostu paleniska, no ale... Też pytanie, czy to palenisko ma się palić, czy to ja muszę to zapalić? Młody książę Stywin, to już znamy, ale oczywiście tutaj tego jeszcze nie znalazłem, więc... Nie znalazłem, jeśli źle to wybrzmiało, dla kogoś. Wiesz. Biorąc pod uwagę, jakie teraz są awery z LGBT, to czasami warto powtórzyć i zaznaczyć ich wymowę w sposób, jaki się wymówiło daną rzecz. No tu mamy na pewno palenisko, no ale tutaj karty dać nie mogę. Muszę to zapalić, nie, na przykład strzałem. No, trochę wątpię. No nie. I raczej w ten sposób zwróciłem trochę niepotrzebną uwagę na siebie. Dobra, na razie jest pusto. Nikogo tu nie znajduję. Znaczy wróć. Nikt tu nie przyszedł, ale nie znajduje też tego paleniska. To jest duży problem. Mówię, ten gość mi najbardziej pasuje do tego opisu. Człowieka, który chciałby wszystkimi rządzić. Bo to jest na bank gdzieś tutaj na terenie tej misji to musi być. Ale mamy jeszcze pół piętra do sprawdzenia. Jest ten posąg. O, tu jest palenisko. Nie mogę wrzucić kartę, proszę bardzo. I co, będzie runa? Będzie runa! Nie mam bladego pojęcia, jakim cudem dostałem runę w taki sposób, ale... Niech jest. No i dobra, i tak jak mówiłem, jeśli to runy i wszystkie monety i tak dalej przychodzą z tego dodatku do kolejnego, to pozbieramy sobie teraz na zakrzywienie czasu, aby zatrzymywać czas. Bo jako Corvo niejednokrotnie
mi to zakrzywienie czasu w ten sposób pomagało. Nie tylko właśnie ze względu na to, że mogłem po prostu zatrzymać czas i przygotować sobie strzały, ale też na to, że mogę po prostu dzięki temu dość szybko spierdolić, zanim ktokolwiek mnie zauważył, albo szybko kogoś ogłuszyć, zanim wydał w ogóle dźwięk jakikolwiek ze swojego gardła i ostrzegł innych ziomków. Ale dobra, tam mamy jeszcze ten granat do sprawdzenia. Właśnie, a propos, rzućmy to tak tutaj. Mamy tam jeden do wzięcia, zobaczmy jak to działa. Okej, taka... Dobra, robi to hałas, wiadomo. Ale widzę na dość długi czas ogłusza, czyli jeśli bym to rzucił w grup, na przykład tam w grupkę, to wiadomo, narobiłbym pewnie sporo hałasu, ale jednocześnie miałbym na tyle czasu, żeby stamtąd a. spieprzyć, b. Zarąbać ziomeczkom to i owo. Tam niczego ciekawego nie ma. Dobra, no to teraz tylko... na dach. Dobra, minę mogę... Dobra, test. Czy minę, którą tak o po prostu położę, mogę zabrać? Mogę, dobra. No, nie zamierzam tego oczywiście sprzedawać. Nie wiem, czy to się da sprzedawać. To jest osobna kwestia. Wiem, że w Dishonored 2 da się sprzedawać rzeczy, które się... Cicho. Ktoś jeszcze tu przyjdzie? Mam nadzieję, że nie. Bo nie mam więcej strzałek. Zwykły pocie. Dobra, ten jeden mogę wziąć, co go tam zużyłem. O, ten miał sakiewkę. Ten miał klucz stróża. O! Klucz stróża, mówisz. Może coś fajnego? Chociaż... czekaj, klucz pewnie tu będzie, co nie? Ja. Do tego ziomka, którego już tutaj nie ma, czyli go pewnie zabrali. No ale dobra, ogarnięte co chciałem. Na opartego mógłbym wrócić na ten dach po tę jedną miksturę, ale... raczej nie ma to zbytniego sensu. Dobra. Wracamy. Na nabrzeże. No i lecimy zakończyć misję i pewnie cały... i całe DLC przy okazji. O, skacz, chłopie. Tą stalią znajduje się ona gdzieś tam. Wejdź tu. Zamknij drzwi. Serio? Gonią mnie? O, dobra. No, ej, no chyba se żarty stroisz. Zakrzyw czas, już. Zamknij drzwi. Jedne, drugie. Dobra, czyli wypadało jednak udać się w inną stronę. Potki. Tak, ewidentnie, mogłem się jednak udać w inną stronę, gdzie jeszcze sama gra mi w ogóle powiedziała, że tu jest gdzieś inne wyjście. Więc dopiero zjebałem, udając się tą samą trasą, wiedząc jeszcze, że tutaj mnie czeka taka niespodzianka. Ale dobra, mam też przy okazji naukę na przyszłość, że jeśli wyjdę, a przed tym są ludzie, to jednak pozycja tych ludzi się zapisuje. Niezależnie od tego, co się działo. This area is under lockdown. Any unauthorized individuals are to be considered suspicious and confronted immediately with lethal force. Better make a pass over here. Wiecie, jakieś żarcie dałoby się znaleźć. Dobra, skąd jest autosave? Sprzed dwóch minut. Czy to jest przed wyjściem? Oczywiście. Chuj mnie strzeli normalnie. The heir to the throne.
Emily Calder. Still missing. Any person... You've gotta be here somewhere. Okej. Okay. Mogłem sobie jednak odpuścić te wczytanie. Po prostu spierdalać, no ale trudno. Nie zrobiłem tego. Chociaż... Ej! Jezu! Ja jestem idiotą! Uwaga! To w jakimś stopniu wystarczy. Raz. Dwa. Ej, Gido. Zamykamy wszelakie drzwi, żeby mieli trudniej. Ale to już raczej wystarczyło. No i pyk, nie ma nas. Proszę, o wiele bardziej... Nie wiem, wydajniejsze? Chyba w miarę dobrze użyte słowo, mam wrażenie. Zmycie się stamtąd. Teraz tędy. No i teraz po prostu wracamy na miejsce. Czyli na miejsce startu misji. Czyli cyk. Coś tam oberwałem. Potki mogę, w sumie mogę łyknąć obie tak naprawdę. The Barrister's enemies caught up to him. He's in custody as a plague victim. Here's the will as agreed. That'll do nicely. Perhaps better. But you were promised information. Well, my uncle came under Delilah's spell. He was obsessed with her. Everyone knew she'd been a servant at the tower before she studied under Sokolov. She was a painter, an artist. Beneath my family's class, for certain. My uncle became infatuated. But he looked older, and made us keep candles lit all night. He was afraid of the dark. One night we all went to Waverly Boyle's for a seance. It was an amusement. We didn't know what we were doing. I thought only the dead appeared at seances. But suddenly Delilah was in the room with us. My uncle nearly died of terror. She was there, but not there. We saw her as if she was very far away, standing in the old Brigmore Manor, painting at an easel, painting a name. It was your name, Dowd. Oh. That's all I know. I hope you find what you're looking for. Intrygujące. Dobra. Ciekawe, jak to się rozwinie w kolejnym dodatku, co nie? Timsh is ruined. He'll rot in Coldridge prison if they don't send him to the flooded district. It's poetic, I suppose. Maybe I was wrong about you, Dowd. Are you ready to go? Yep. Let's go home. Okay. Aktualny poziom chaosu niski, przepis bubble nieukończony, wszystkie skrzynie Timcha splądrowane, radca aresztowany. No i porozmawialiśmy z Delilą. No bo oczywiście to nie była Delila w tej, we własnej osobie, a była to tylko jej statua, slash jej posąg. Dalej mnie zastanawia, jakim cholernym cudem zagadaliśmy do posągu i on normalnie nam odpowiadał jak człowiek. Chociaż wiadomo, jest to swego rodzaju magia tego świata. Czy raczej jakiś rodzaj magii, który pewnie uprawia Delilah. Ile ominąłem monet? 700? 800? 812 monet. Gdzie? Nie mam pojęcia, ale dobra, czyli jednak z tym obrazem się jednak przywidział, bo nawet nie ma obrazu w ogóle w podsumowaniu. Czyli przywidziało mi się z tym obrazem. No to pytanie, co ja takiego tam widziałem? No idea. Kryjówka Dowda. Fala. Delilah to potężna czarownica, kierująca zgromadzeniem, które przeniosło się do ruin rezydencji Brigmore. Wracasz do swej tajnej bazy w zatopionej dzielnicy, aby zaplanować następne posunięcie. Jessamine Colbin's hands were all that was holding this city together. With her dead, this city was a fast disintegrating web of guardsmen.
Overseers. Nobles. Weepers. Maybe this was the world the Outsider was trying to show me all along. For years, I'd held together a shadowy band of ex-mercenaries, street kids, and refugees through discipline and a bit of black magic. On the fringes of a city that ate up innocence and weakness. Maybe today was the end of that small world. I thought of Jessamine Caldwin's hands shuddering as she lost her grip on life. Whatever doom was coming, I deserved it. My people didn't. Okej, mamy upgrade'y. Korzyści. No jak mówił, jak wspominał z poprzedniego odcinka, przedostatni odcinek, mam już achievement za wszystkie korzyści, więc zakładam, że to jest pewnie koniec DLC, dlatego właśnie to mnie intryguje, co będzie dalej. Dobra, poproszę o zasobność strzałek usypiających. Podwójnie, czemu nie? Bełty wybuchowe, nie potrzebuję. Zwykłe bełty, możemy wziąć, nawet na dwa, bo to jest tanie. O, miny ogłuszające! Poproszę. No, na ulepszony pancerz mnie niestety nie stać, ale... No, rzadko staram się dostawać w pysk, nie? Ale... Kto wie, może nawet na fall damage'a by to redukowało obrażenia. Zobaczymy. Tutaj te bełty znajdę podczas misji. Tak mi się wydaje. Strzałki usypiające. Dobra, kupię raz. To jedna sztuka. Ajajaj. Ajajaj. Dobra, kupmy trzy. I zostawiamy. Mina ogłuszająca 6. Czemu nie mogę miny elektrycznej przerobić na minę ogłuszającą? Przecież to jest idiotyczne. Dobra, tego nie kupię akurat. Tak, chcę przewieźć zakupy. Dobra, to już znamy. Tutaj dalej ta jedna runa. Dobra, zobaczmy co jest dalej. Czy to klucza? Doubt we've been attacked. Overseers are tearing the place apart. Looking for you. They're holding our remaining men and their leader is in your chambers as we speak. If we take him out and free our men, we can still drive the Overseers back. I want to know how the bastards found us in the first place. Zwiew rezydenta Huma uwolni 4 pojmanych skrytobójców. Okej. Dobra, czyli nie będzie misji z takimi skorzystami, ale jednak to jeszcze nie jest koniec DLC-ka, czyli... Jeszcze bynajmniej jeden odcinek został zrobienia. Granatów nie mogę więcej, był odteguję. Strzałki usypiające 2. Kolejne bełty. Dobra, tutaj poza tym granatem wszystko zgarnięte. Wszystko jest cacy. Okej. Okay. Zobaczmy, tutaj mamy rewident na górze, pojmany skrytobójca, kościany amulet, 1, 2. Okej, okay, jedna runa i 2 kościane amulety, tak? Jeden bym aż zgarnął, żeby zobaczyć ile ich to faktycznie jest. Dobra, jeden jest tutaj. Drugi jest tutaj, tylko czy to jest amulet? Czy to jest amulet jakby na tym poziomie? O, a nie, runy są też 2. Dobra, zgadza się poziom, jeśli... Jak wejdę tutaj, to jest poziom, jeśli chodzi o piętra. Czekaj. Tutaj? Nie, to jest tam dalej, dobra. O! Gdzieś runa? Na górze. Kurwa, ile jest tych typiarzy tutaj. Dobra, nie, ale okej. Okay. Zobaczymy to w kolejnym odcinku. Robię sobie zapis, tak na wszelki wypadek. No i okej. Okay. W kolejnym wybronimy naszą bazę. No i... Zobaczymy, co się będzie działo dalej. Zobaczymy, czy to już koniec misji, czy to jednak... Czy koniec DLC-ka po tej misji nastąpi, czy może jednak... Jeszcze przyjdziemy na coś poczekać. Tu nie mogę więcej, bełt wybuchowy jeden jeszcze mogę wziąć. Dobra, no to co, ode mnie to tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!